Witajcie kochani na moim kanale. Dziś przygotujemy zapiekankę ziemniaczaną z kurczakiem i brokułem. Zapraszam. Na początku obrane ziemniaki gotuję w osolonej wodzie około 25 minut, licząc od momentu, gdy zawrzę. Brokuł gotuję około 15 minut w osolonej wodzie. Cebulę pokroiłam w kostkę i zarumieniłam na odrobinie oleju wraz z przeciśniętym przez praskę czosnkiem. I dodaję pokrojonego i doprawionego w ulubionych przyprawach kurczaka. Smażę kilka minut od czasu do czasu mieszając. Teraz przygotowuję sos. Do dwóch jaj dodaję śmietanę. I doprawiam pieprzem, solą. Ziołami prowansalskimi i słodką papryką. Wszystko mieszam do połączenia się składników. Dodaję jeszcze starty na tarce ser żółty. Ponownie mieszam i sos jest gotowy. Połowę ugotowanych ziemniaków pokroiłam i wyłożyłam do naczynia. Teraz dodaję kurczaka usmażonego z cebulą. Równomiernie rozprowadzam. Następnie układam brokuł. A na to połowę puszki kukurydzy. Ponownie układam drugą część ziemniaków. Na wierzch wylewam sos i równomiernie rozprowadzam. Tak przygotowaną zapiekankę wkładam do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni na około 30 minut, aż ładnie się zarumieni. Tak prezentuje się gotowe danie. Ja życzę Wam smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.